Zgromadzeni mieszkańcy, którzy pamiętają, jak ważny jest listopad 1918 roku. Rzeczywiście to był nie tylko miesiąc, ale lata eksplozji radości, szczęścia, nadziei, bardzo intensywnej pracy nad budowaniem Rzeczypospolitej i szczęścia z tego, że udało się 123 lata przez powstania duże, małe, o których mało kto pamięta, przez germanizację, rusyfikację wytrzymać, uczyć się, pilnować języka, pilnować kultury, dbać o kulturę, by rzeczywiście móc te miesiące i lata po 1918 roku właściwie i codziennie i zwyczajnie przeżywać. Dlatego cieszę się, że tutaj się spotykamy, bo przecież nie wolno deptać ołtarzy przeszłości, tak mówił Adam Asnyk, bo sami tą przeszłością będziemy. Nie ma teraźniejszości, przyszłości bez pamięci o tych, którzy za tę ojczyznę, za Polskę, za język odpowiadali. Dlatego dzisiaj życzę tej wolności i tego cieszenia się z wolności, właśnie takiej codziennej i zwyczajnej. I pamiętania o tym, że wolność musi być wolnością odpowiedzialną, wolnością szacunku do drugiego człowieka, pracy dla grupy, wspólnoty, dla swojej własnej rodziny. I wolność musi być miłością. Miłością do swojego własnego miejsca, z którego się pochodzi, z którym wiąże się nadzieje, do którego się wraca. I tego Państwu życzę. Codziennej, zwyczajnej, dobrej wolności. Wałbrzych wziął się z różnych żywiołów, powstał i pięknie się rozwinął z tych, którzy znaleźli tu miejsce po tragedii II wojny światowej, po prześladowaniach. Znaleźli tu swoje miejsce, ale również znaleźli swoje miejsce ostatnio ci, którzy wrócili do korzeni. Witam serdecznie tych, którzy ze wschodu w ostatnich miesiącach i latach szukają tutaj lepszej przyszłości. Wszyscy oni, wszyscy wy jesteście gospodarzami tego wspaniałego święta, bo łączy nas wszystkich umiłowanie do biało-czerwonej, do orła białego, ale patriotyzm i zawsze to powtarzam tutaj, to również ciężka, codzienna praca dla innych, dla następnych pokoleń, praca nad sobą, to nauka, to budowanie domów, budowanie przedszkoli. Patriotyzm to również troska o najsłabszych, troska o tych, którzy sobie nie radzą. Patriotyzm wykuwa się każdego dnia i nie wystarczy symboliczne od czasu do czasu powoływanie się na biało-czerwoną, na symbole. To jest ważne, ale patriotyzm w tych niełatwych czasach jest ważny na co dzień, w codziennej, rzetelnej, przyzwoitej pracy nad sobą, pracy nad wspólnotą, pracy na rzecz miasta, rodziny, pracy na rzecz innych. To też jest patriotyzm. Praca nad wolnością, którą tak trudno było nam wywalczyć, ale ją mamy. Cieszmy się z tego święta, cieszmy się z tego, że możemy być razem, wolni. Wspierajmy się. W czasach, które prawdopodobnie nie są najłatwiejsze w naszej historii, cieszmy się tym, że nasze pokolenie, pokolenia przeszłe utrwaliły i wywalczyły to, gdzie jesteśmy dzisiaj. Cieszmy się wolnością na co dzień, utrwalajmy ją, budujmy ją
Cały czas o nią walczymy.